Panie Tomku, wczoraj były wielkie emocje. Jak ocenia pan poziom gry Polaków podczas mundialu? Myślę, że nie będę tutaj zbytnio odkrywczy. Wiemy, że nie wyglądało tak, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli. Ba, nie wyglądało to dobrze. Niestety, patrząc na pozostałe drużyny, które grają na mistrzostwach, ten poziom jest zdecydowanie wyższy. No, wydaje mi się, że zabrakło przede wszystkim gry do przodu, chęci zwycięstwa. Dwa strzały, przy czym jeden z karnego przez 90 minut to zdecydowanie za mało. Chyba polscy kibice liczą zdecydowanie na więcej. No ale na pewno jesteśmy świadkami kilku już niespodzianek. Dzisiaj Niemcy przegrały z Japonią, w naszej grupie Argentyna również przegrała, więc ta sytuacja jest bardzo ciekawa i co jest najważniejsze, pomimo tej słabej gry, że cały czas sprawa awansu polskiej reprezentacji wyjścia z grupy jest otwarta, co chyba najbardziej kibiców cieszy. Przeciwieństwo chyba do postawy w pierwszym meczu, ale zawodnicy mają jeszcze dwa kolejne spotkania. Mam nadzieję, że będą w stanie się zrehabilitować. A co pan sądzi o zachowaniu Roberta Lewandowskiego, który przeprosił po niestrzelonym karnym? Było według mnie to trochę na wyrost, bo myślę, że Robert nie powinien za nic przepraszać. Jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. Wielokrotnie dzięki niemu wygrywaliśmy mecze, dzięki niemu też awansowaliśmy na te mistrzostwa. Natomiast wiem, co czuje w takim momencie zawodnik, zwłaszcza zawodnik, na którego barkach spoczywa tak dużo. To był bardzo ważny moment meczu, bardzo ważny moment dla naszej reprezentacji, dla Roberta. Musieli pierwszą bramkę na mistrzostwach, mogliśmy zdobyć 3 punkty. Natomiast to jest sport i takie rzeczy się zdarzają najlepszym, zwłaszcza na mundialach. Najlepsi nie strzelają rzutów karnych, więc jak dla mnie absolutnie nie musi za nic przepraszać to, co zrobił i to, co mam nadzieję jeszcze zrobi dla reprezentacji, jest bardzo, bardzo dobre, znakomite i tego nie powinniśmy mu nigdy zapomnieć. A jakby nazwał pan osobę, która obraża się na zespół po przegranym meczu? Czy można nazwać taką osobę kibicem, czy jakich słów pan by użył? Bo czasem takie, że ta agresja się pojawia ze strony tych osób, że nie wygraliście najgorzej. My jesteśmy chyba trochę z tego znani, że jeżeli wygrywamy, to oczywiście wszyscy biją brawo, wszyscy skandują Polska, Polska do boju. A wczoraj mieliśmy okazję na takie fajne obrazki oglądać po meczu, jeżeli ktoś widział, zremisowany z Meksykiem, kiedy nasi kibice byli smutni, opuszczali stadion niezbyt zadowoleni, natomiast kibice meksykańscy tańczyli, bawili się. To jest tylko sport, to jest coś, co powinno nas bawić, cieszyć. Oczywiście kibicujemy swojej drużynie, kibicujemy na dobre i na złe. I trzeba też być trochę realistą. Wiemy, że poprzez baraże dostaliśmy się na te mistrzostwa. Wiemy, jak nasza drużyna grała w ostatnich miesiącach, latach. Nie pojechaliśmy tam wygrywać tego mundialu. Sami zawodnicy o tym mówią, że sukcesem będzie wyjście z grupy. Ale oczekiwania, jak zawsze, bardzo mocno rozbudzone. Prawdziwy kibiec powinien być z drużyną na dobre i na złe. Czyli trochę luzu powinniśmy złapać do tego wszystkiego? Myślę, że tak, zdecydowanie tak. No my Polacy nie mamy luzu generalnie, jako naród. A jeżeli chodzi już jeszcze o taką rywalizację sportową, to zwłaszcza, bo jeżeli jest sukces, wszyscy się pod ten sukces podpisują. Jeżeli jest porażka, to zazwyczaj sanie mówiłem, wiedziałem to już przed meczem i tak dalej. Więc no jesteśmy dosyć specyficznym społeczeństwem, nie tylko jeśli chodzi o sport, no a zwłaszcza w sporcie to można zauważyć. W sobotę gramy z Arabią Saudyjską. Jak ocenia pan nasze szanse? Patrząc na pierwszy mecz Arabii i na nasz mecz, no to zdecydowanie nie jesteśmy faworytem tego spotkania, ale każdy kolejny mecz, to każda kolejna szansa. Mam nadzieję, że w zawodnikach obudzi się gdzieś ten duch rywalizacji i będą chcieli potrafić, jednakże jesteśmy dużym krajem z dużymi piłkarskimi tradycjami i gdzieś ta ambicja po tym słabym meczu z Meksykiem się obudzi i pokażą się z lepszej strony. No i co najważniejsze, musimy ten mecz wygrać. Jeżeli go meczu nie wygramy, no to praktycznie możemy się pakować, więc liczę na tą sportową złość, na tą sportową złość też Roberta, który przepraszał, a nie powinien, ale najlepiej przeprosi, wygrywając i strzelając bramkę właśnie w tym meczu. To pana wymarzony wynik sobotni? 1-0 dla mnie będzie zupełnie wystarczające. Oczywiście zwycięstwo, 3 punkty są najważniejsze w tym meczu. Nie chcę już tutaj marzyć o 3-4-0. Skromne 1-0 i mega ciekawy mecz z Argentyną. Dziękuję bardzo. Dziękuję.